Szef polskiego rządu, podobnie jak inni przywódcy UE, przybył do Brukseli już w środę, by wziąć udział w szczycie Partnerstwa Wschodniego. Rada Europejska rozpocznie się w czwartek rano i potrwa jeden dzień. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu do przywódców państw UE wskazał, że wśród tematów rozmów znajdzie się m.in. walka z COVID-19, obronność i bezpieczeństwo, sytuacja na Białorusi, a także ceny energii. Zobacz także zgrzyt w rządzie. Polityk od Ziobry atakuje ministra. Szczyt Rady Europejskiej. Po naszej dyskusji w październiku zajmiemy się wzrostem cen energii i jego wpływem na naszych obywateli i przedsiębiorstwa. Nasza dyskusja zostanie uzupełniona wstępnymi raportami na temat funkcjonowania rynków gazu i energii elektrycznej oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji w UE, ETS, a także niedawnymi propozycjami Komisji, napisał Michel w zaproszeniu. Premier Morawiecki jeszcze przed wylotem do Brukseli mówił dziennikarzom, że na szczycie będziemy rozmawiali o bardzo poważanych problemach związanych z kryzysem gospodarczym. Wymienił kwestie związane z inflacją. Ta inflacja została spowodowana przez szantaż gazowy Gazpromu i Rosji. Druga przyczyna to kwestia nieracjonalnej polityki klimatycznej UE i o tym także będę rozmawiał. Zapowiedział. Zapewnił także, że zaproponuje nowe rozwiązanie, w tym jeśli chodzi o kwestię ceny uprawnień do emisji CO2, która wzrosła ponad trzykrotnie przez ostatni rok. Ocenił, że wzrost cen emisji CO2 przekłada się na wzrost kosztów energii, a to przekłada się na wzrost cen towarów i produktów. Morawiecki poinformował również, że będzie chciał rozmawiać o sprawach związanych z sytuacją gospodarczą w Europie, z migracjami od południa Europy, które wywołują bardzo wiele kontrowersji i żądania w polityce azylowej. My na zmiany w naszej polityce azylowej na pewno się nie zgodzimy. Nie damy sobie narzucić jakichkolwiek rozwiązań azylowych zewnętrznych. Oświadczył. Obniżka VAT. Szef polskiego rządu podczas środowej konferencji prasowej w Brukseli poinformował, że rozmawiał z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen oraz komisarzem odpowiedzialnym za gospodarkę Paolo Gentilonim, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23% na 8%, a także o obniżce VAT na żywność. Rozmowy na ten temat, jak przyznał premier, ma kontynuować w czwartek. Unijni przywódcy podczas czwartkowego spotkania mają też omówić kwestie migracji, sytuację na szlakach migracyjnych i ocenią operacjonalizację planów działania z priorytetowymi państwami trzecimi, a także ich finansowanie. Podczas obrad ma pojawić się też temat Białorusi i tego, jak najlepiej przeciwdziałać hybrydowemu atakowi zainicjowanemu przez tamtejszy reżim. Zajmiemy się także koncentracją rosyjskiej armii wzdłuż granicy z Ukrainą. Jakakolwiek dalsza agresja militarna na Ukrainę będzie miała ogromne konsekwencje i poważne koszty, ostrzegł w zaproszeniu przewodniczący Rady Europejskiej. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.